Na program zaprasza Bonimet, producent gastrobonisanu łagodzącego stany zapalne przewodu pokarmowego. Dobry Państwu, dzisiaj temat nieco inny. Będziemy mówić o surowcach zielarskich. Takie pytania też przychodzą. I ten surowiec zielarski, który teraz się zbiera, a mówimy, mamy teraz początek maja, to jest mniszek. O mniszku właśnie przyszło, przyszło pytanie. Moja babcia zbierała te kwiaty i robiła z nich różne produkty, na co one mogą być skuteczne. Mam jakby dwa surowce z mniszka. Pierwszy to jest łodyga i kwiat, i to możemy zmielić. Możemy z maszynką do mięsa tak zmielić, dodać troszkę wody, dodać trochę alkoholu i stworzyć coś, co nazwiemy sokiem z mniszka. Receptura dokładna będzie podana, ja nie będę na tym skupiał, tych moich tutaj różnych sposobów będą receptury na, do, do, w dopisku, w informacji, w artykule, który jest. Pod, pod filmem yy, i to się stosuje głównie jako prawda preparat o działaniu moczopędnym, ale też poprawiającym trawienie. Yy, bo ta zewnętrzna, ta, ta, ta naziemna część mniszka jest właśnie taką yy, częścią, ta, ta, no, to ziele, który się wykorzystuje właśnie w leczeniu yy, nerek dróg maczowych yy, w przypadku infekcji. Yy, można też z kwiatuszki te żółte wyskubać, zasypać yy, cukrem. Yy, takimi warstwami. Sposób będzie podany pod filmem i stworzyć sobie taki syrop mniszkowy, który się wykorzystuje w infekcjach górnych dróg oddechowych. Z kolei z korzenia można wykonać odwar, czyli dodać gorącej wody, poczekać aż napęcznieje, gotować i stosować i tutaj właśnie głównie stosuje się w chorobach trawienia trawiennych, dlatego że mniszek wykazuje działanie żółciowalnie żółciotwórcze wytwarzanie soków trawiennych się zwiększa poprawę perystaltykę jelit. Na zaparcia jest dobry przy dłuższym stosowaniu. To więc, korzeń przede wszystkim na trawienie, ziele, przede wszystkim na, na nerki, ale można oczywiście zamiennie, można też łączyć te surowce ze sobą. Takie również są sposoby. Można wykonać także <laughs> wino z mniszka. To nie, że fermentuje, tylko że. Zalewa się białym winem takim mniszek, korzeń miszka i tworzy się taką, taką miksturę poprawiającą trawienie. Trochę gorzka, no ale lek niekoniecznie musi być smaczny w smaku. Kolejna sprawa, można mniszek wykorzystywać do różnych receptur ziołowych i takie receptury na przykład macie Państwo na ekranie, można go połączyć na przykład z nawłocią, z liściem brzozy. Z liściem borówki brusznicy, z krwawnikiem, i wtedy mamy moczopenny preparat, który można wykorzystać w infekcjach dróg moczowych. Ja bardzo często taką recepturę stosuję jako na naparu i pacjenci piją w infekcjach dróg moczowych. Można go połączyć również z takimi surowcami bardziej trawiennymi: rumianek, kminek, drapacz, cykoria, podróżnik tudzież innymi receptura jest na ekranie i taka mieszanka ziołowa z kolei jest wykorzystywana w chorobach trawiennych, w niestrawnościach. Jest taka wątrobowa mieszanka, nazwijmy, nazwijmy ją. Można też robić nalewki, łączyć na przykład nalewki, nalewkę, albo intrakt z korzenia mniszka. Można łączyć go z bożym drzewkiem, z krwawnikiem, z miętą, z dziurawcem. Powstaje wtedy receptura preparatu, który jest bardzo dobrym środkiem trawiennym. Na jakieś niestrawności, zwłaszcza po jedzeniu, jak zgagę używany jest także w jelicie drażliwym, dłuższe stosowanie powoduje, że znikają zaparcia. To też ma, ma swoje znaczenie. Szerzej na temat preparatów ziołowych, sposobów. Leczenia m.in. mniszkiem też innymi możecie Państwo przeczytać w książce y, prokletka zdrowotna i fitoterapia, którą Państwo tutaj widzicie za mną. Mam nadzieję, że, że, że się podobało, że ta forma będzie państwa, akceptowana. Będziemy też mówić o innych surowcach zielarskich, które aktualnie y, można zbierać. Aha, jeszcze uwaga drobna. Mniszek jako kwiat i ziele zbieramy teraz, czyli w maju, a korzeń wykopujemy dopiero na jesień. Dziękuję bardzo. Sponsorem programu był BoniMed, producent gastrobonisanu łagodzącego stany zapalne przewodu pokarmowego.